teraz zapraszam panią Urszulę Gierszon, która poopowiada nam troszeczkę o swoim ojcu. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Nie wiedziałam, w jakiej formule będzie dzisiejsze spotkanie i przyniosłam też trochę takich materiałów dla młodzieży, więc nie będę tutaj wszystkim państwu pokazywała, ale gdyby ktoś miał ochotę zajrzeć do dokumentów, które przywiozłam, to zapraszam. Ciekawe są tutaj odbitki z dokumentów IPN-owskich, z donosów na mojego ojca. Też są protokoły z przesłuchań jeszcze po rosyjsku, także jest również zdjęcie z kenkarty, co jest dla mnie takie, było dla mnie wielkim zaskoczeniem, jak otrzymałam dokumenty z IPN-u, ponieważ ojciec tutaj jest bardzo młodziutki, to jest zdjęcie z 42 roku, miał 16 lat, jak był aresztowany. Także jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, to później oczywiście udostępnię. Bardzo dziękuję organizatorom, ponieważ bardzo rzadko mam okazję mówić o ojcu. Mimo że od kilkunastu lat należę do środowiska żołnierzy zaporczyków, to jednak nie miałam wielu okazji do tego, żeby opowiedzieć o ojcu. Myślę, że warto. Nazywam się Urszula Gierszon, jestem córką Mariana Adama Suszka, pseudonim Leszczyna Kim Cichy. Ojciec miał jeszcze czwarty pseudonim, ale nie wiem jaki. Ojciec urodził się 13 maja 1927 roku, kiedy wojna wybuchła, miał zaledwie 12 lat. Jednak już w 1943 roku związał się z komórką, ponieważ należał do harcerstwa, do tego przedwojennego harcerstwa, lubelskiej drużyny harcerskiej. I tam powstało, w sumie w Lublinie było 5 takich sekcji działających, praktycznie walka taka była sabotażowa z okupantem. I ojciec do którejś z tych drużyn należał. Nie jestem pewna do której. W każdym razie związany był z harcerstwem, a od 1943 roku był już w komórce konspiracyjnej. Przysięgę złożył w 1943 roku jako 16-latek do Armii Krajowej. Przysięgę przyjmował Marian Barchan, pseudonim Żbik. I od tej pory praktycznie był łącznikiem. Przez blisko pół roku był łącznikiem. Później już walczył jako żołnierz. Najpierw w oddziałach Szarugi Aleksandra Sarkisowa. W 1944 roku, kiedy Sarkisow, to ci, którzy znają historię Lubelszczyzny, wiedzą, że przeszedł do wojska i bardzo wiele osób ma do niego o to żal. Po 1944 roku, kiedy opuścił swoich żołnierzy Szaruga, ojciec przeszedł do oddziału Juranda, następnie do oddziału Jemiorły Czesława Rasińskiego. To był Cichociemny, o którym no niestety bardzo mało wiadomo. Ja zbieram w tej chwili dokumenty, ale nadal jest najmniej wiadomo o Czesławie Rasińskim, pseudonim Jemioła. I później od Jemioły 15 maja 1945 roku przeszedł do plutonu Romana Dumy, pseudonim Roman, i był pod, wtedy już Zapora w 1945 roku zjednoczył wszystkie oddziały i pod dowództwem Zapory ten oddział plutonu Romana działał. Jednak niedługo działał ojciec w tym plutonie, ponieważ już w lipcu, 31 lipca, został aresztowany przez NKWD. Właściwie to był zwiad Wojska Polskiego, ale z dokumentów IPN-owskich wiem, że to jednak NKWD go aresztowało, dlatego że był przez kilkanaście dni katowany przez NKWD. Są protokoły przesłuchań z tego momentu. Także w 1945 roku właśnie, kiedy był aresztowany, 31 lipca, to dopiero 14 sierpnia otrzymał wyrok. I proszę sobie wyobrazić, że wtedy no, paskudnie postępowano, to wiadomo, w każdej, no ze wszystkim, ale tutaj to jest przerażające, w jaki sposób tych ludzi traktowano, dlatego że jednego dnia
było oskarżenie, wyrok i od razu jednego dnia, nawet co do minuty. U ojca to było chyba 3 minuty między oskarżeniem, wydaniem oskarżenia i wyrokiem. Ojciec otrzymał 15 lat. 15 lat był sądzony z dekretu z 1, 3 i 4 i jeszcze z kodeksu karnego, ponieważ kiedy był aresztowany, aresztowano go pod fałszywym nazwiskiem. Miał kenkartę na Andrzeja Niedzielskiego, rok starszego. Zresztą myślę, że posługiwał się jeszcze innymi dokumentami, wiem z rodzinnych opowieści. Niestety nie mam jeszcze, tak zbieram krok po kroku dokumenty dotyczące ojca. Jeszcze nie mam wszystkiego. Nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek znajdę. To jest, myślę, że każdy z nas, kto miał w rodzinie takiego żołnierza, ma taki sam problem, że bardzo ciężko. Posługujemy się tylko i wyłącznie ubeckimi dokumentami, które, no, przykro jest czytać to wszystko, ponieważ no, wiadomo, że każdy z nas wie, w jaki sposób traktowano tych ludzi. Ojciec pod tym fałszywym nazwiskiem przez NKWD-owców nie był rozpoznany. Jednak dosyć szybko się przekonano, że jednak chyba ma inne nazwisko. No i po tych kilkunastu dniach już jako Marian Adam Suszek. Tam jeszcze była taka sytuacja dosyć ciekawa. Nie wiem, czy to Państwa zainteresuje, ale to jest dosyć ciekawe, bo być może żyje jeszcze rodzina tego drugiego człowieka. Był w tym samym czasie aresztowany również Marian Suszek z tego samego roku, tylko z innego dnia, ale nawet imię ojca się zgadzało. I on się nazywał Suszka. I to w dokumentach u mojego ojca widać, dlatego że czasami pisali Suszka. Nie Suszek, tylko Suszka. I tamten został rozstrzelany, ten Suszka, też z tego samego roku co ojciec, niespełna 18-letni. Ojciec w chwili aresztowania miał już skończone od 2 miesięcy 18 lat. Później trafił do Wronek. Po tym ciężkim śledztwie, które no, było przerażające. W momencie, kiedy babcia go zobaczyła, po 2 latach, miał 19, no 20 już lat, ale był bez zębów, łysy. Miał jeszcze w latach 50. miał czarne paznokcie, ponieważ obcęgami mu ściągano paznokcie. No myślę, że to również nie jest takie, że to również jest takie powszechne dosyć niestety, jak traktowano bohaterów. Jak ta swołocz sowiecka traktowała bohaterów, bo inaczej tego nie można nazwać. Ojciec został skazany, objęła go jeszcze amnestia i wyrok zmieniono na 10 lat. Był oskarżany o napaść na policjanta. I rzeczywiście, ranny ich kolega, nazywał się Henryk Niewiadomski, pseudonim Koniczyna, był ranny w potyczce gdzieś tutaj pod Lublinem, dokładnie nie wiem jakie, i trafił do szpitala Szarytek. Pilnował go uzbrojony policjant. Ojciec wraz z grupą ludzi rozbroił tego policjanta, właściwie we dwóch, z Edisonem. Nazwisko Olgierd Kosowski. Rozbroili policjanta, zabrali mu broń i wywieźli. No, to trochę takie było nieodpowiedzialne i może można to nazwać takim słowem potocznym, nawet kolokwialnym, szczeniackie bardzo, dlatego że zapakowali tego partyzanta w dorożkę i wieźli go przez cały Lublin dorożką. No oczywiście wiadomo, że złapali ich zaraz. Ojciec nie wiózł partyzanta dorożką, dlatego że wtedy szukał ubrania dla tego partyzanta, bo go wlekli z sali po prostu tak jak był, bez ubrania cywilnego. Notabene ten policjant, którego rozbrojono, nazywał się Stefan Trojanowski i niedługo po tym zajściu zdezerterował z milicji obywatelskiej. Także to taka ciekawostka. Nie odnalazłam. Chciałam znaleźć rodzinę tego Trojanowskiego. Niestety jeszcze nie znalazłam. Być może jak napiszę książkę o ojcu, to może wtedy będę miała więcej wiadomości. Kiedy trafił do Wronek, to też każdy z nas, kto zna trochę historię, wie, w jaki sposób wyglądało to więzienie. Ojciec był
bardzo niepokornym człowiekiem. Przez całe życie zachowywał się tak, że koledzy traktowali go i mówili o nim, że był wataszką. I mówili, że także ja zresztą wiem, nie pamiętam dokładnie ojca, miałam 7 lat, jak umarł, niespełna 7, ale wiem, że był bardzo odważnym człowiekiem. Mogę tak, żeby troszeczkę zmienić nastrój taki ponury, opowiedzieć, co działo się później, jak już ojciec wyszedł z więzienia. Nigdy nie był pokorny, były wizyty smutnych panów u nas w domu, były rewizje. Ja to bardzo ciężko przeżywałam, dlatego że praktycznie do 3 roku życia nie mówiłam. Ale proszę sobie wyobrazić, co ojciec potrafił robić. Był w Lublinie taki klub oficerski, nazywał się Wisła. Tam się spotykali żołnierze. I w tym samym czasie mojej matki najmłodszy brat był w wojsku. Po prostu z poboru poszedł do wojska. I na jakiejś przepustce weszli sobie do Wisły, wchodzą, a tam cisza martwa. Wszyscy siedzą przy stolikach, nikt się nie odzywa, nie wiadomo, o co chodzi. Oni weszli tacy niepewni, tam były 2 sale, jedna była dancingowa, wchodzą do następnej sali, okazuje się, że za barem stoi mój ojciec i wszystkim rozdaje piwo, mówiąc, że w Polsce Ludowej wszystko jest za darmo, więc dlaczego nie piją? Także tak się ojciec potrafił zachowywać. Po wyjściu z więzienia, tam oczywiście babcia się bardzo starała, moja matka mojego ojca, o to, żeby wyszedł i nie odsiedział całego wyroku. Siedział tylko 2 lata, co wystarczy, myślę, ale po 2 latach wypuszczono go jako młodocianego i nie mógł nigdzie oczywiście znaleźć pracy. Też urywa mi się tutaj w życiorysie ojca cały rok. Najprawdopodobniej po wyjściu z więzienia był w jakimś obozie przejściowym, ale nie ustaliłam w jakim. I dopiero od 1948 roku jest zatrudniony w czytelniku, a później wcielony do wojska na 2 lata, oczywiście do WOP-u, bo wtedy była możliwość, prawda, że przy próbie ucieczki strzelało się w tył głowy, prawda? Więc był w WOP-ie. Po wyjściu z wojska również nie mógł znaleźć pracy. Świadczą o tym te donosy. Proszę Państwa, z 200 stron, które otrzymałam z IPN-u dotyczących ojca, tych dokumentów, mniej więcej 65 to są donosy. Więc trudno się dziwić, że nie mógł się nigdzie zatrudnić. I tak wyrzucano go z pracy do pracy. Tutaj mam też, gdyby ktoś chciał przejrzeć, nie będę Państwa już zanudzała tym, ale to są dosyć ciekawe donosy, bo na przykład jeden opowiada, że śledził Suszka tak jak codziennie z pracy do domu, albo na przykład, no i wie, że dzisiaj nie chodził nigdzie z nikim, albo na przykład dostają rozkaz sprawdzenia, co się działo z Suszkiem. Także do chwili śmierci był cały czas inwigilowany. Ojciec zmarł dosyć tajemniczo, 3 stycznia 1964 roku. Wypił tri. Do tej pory nie wiemy, czy to było samobójstwo, czy przez pomyłkę, ponieważ tri było w butelce po wódce. Oczywiście las zrobił swoje. Nie mogę tutaj ukrywać tego, że ojciec nadużywał alkoholu, jak większość ludzi, którzy przeszli przez las i przez partyzantkę. Ale był niezwykle uroczym człowiekiem, niezwykle utalentowanym, był erudytą. Pisał wiersze, przed śmiercią wszystkie spalił, więc świadczy to chyba o tym, że jednak musieli go ubecy, bo nie przypuszczam, żeby sam z własnej woli popełnił samobójstwo, miał wiele okazji jeszcze wcześniej przed więzieniem i po, tylko musieli pewnie mu zagrozić, że zrobią coś nam, matce czy jego matce. Takie groźby były. Pamiętam nawet sama, osobiście przeżyłam horror, kiedy ojciec wracał od babci przez ulicę Lubartowską i mnie trzymał na ręku, a siostra, matka prowadziła i wyszedł z ubek z bramy i strzelał do ojca. Także do końca nie podarowano mu. Musiał nieźle się zasłużyć. Jest coś dziwnego jeszcze poza tym w tym życiorysie i w tym życiu mojego ojca. Później, już po jego śmierci, nie ma kolegów, którzy go pamiętają. Bardzo ciekawe. Nie ma kolegów.
najprawdopodobniej wszyscy nie żyją, ale gdzieś ktoś powinien coś wiedzieć. Niestety, proszę sobie wyobrazić, że ja już drepczę kilkadziesiąt lat praktycznie i nie mogę znaleźć osoby, która by mi powiedziała: tak, znałam ojca, oprócz Zbigniewa Matysiaka, który opowiada bzdury. Nikt ojca nie zna. Nikt ojca nie zna. Także to jest takie przykre dla rodziny, że mimo tych dokumentów, prawda, ubeckich, nic więcej się o człowieku nie wie. Proszę sobie jeszcze wyobrazić coś takiego, że postarano się, aby nic nie zostało, ponieważ nie mamy prawie zdjęć ojca w domu. Były dokumenty świadczące o tym, że zakładał żużel lubelski. Zresztą był motokrosistą i niezwykle sprawnym motocyklistą, dlatego że wjeżdżał i zjeżdżał po schodach na zamek. Zakładał się i zjeżdżał i wjeżdżał, także musiał być naprawdę sprawny. I proszę sobie wyobrazić, że w jakimś momencie do mojej matki, już w latach 90. przyszedł człowiek, przedstawił się jako kolega ojca. Moja mama bardzo naiwna była wtedy i jak usłyszała, że kolega ojca, chciała się dowiedzieć czegoś więcej, zaprosiła tego człowieka i on wtedy coś tam opowiedział, czyli musiał coś wiedzieć z tych akt ubeckich i pozabierał mamie wszystkie dokumenty, legitymacje sportowe, wszystko co dotyczyło ojca, pod pretekstem, że on je skopiuje. I oczywiście nie przyniósł. Do tej pory nie ma. Także postarano się, żeby nawet tego nie było u nas w domu. Ojciec, tak jak mówiłam, pisał wiersze. W tej chwili pojawiło się tutaj w Bychawie, słyszałam, będąc na drugim zjeździe dzieci żołnierzy wyklętych, słyszałam, jak śpiewał Smoła Smoliński, Norbert Smoła Smoliński, piosenkę, która bardzo mi pasuje, którą prawdopodobnie napisał ktoś o pseudonimie Kim. To był pseudonim mojego ojca, dosyć rzadki, prawda, spotykany, bo Żbików Cichych tam było pełno, natomiast Kim to dosyć rzadkie. Ja podejrzewam, że to jest tekst mojego ojca, oczywiście tego nie mogę udowodnić. Ale jeżeli to jest pseudonim Kim, to jestem wręcz przekonana, że to jest ojca tekst. I bardzo bym chciała kiedyś dotrzeć do prawdy. Może mi się kiedyś uda. Ze wspomnień rodzinnych wiem jeszcze, że ojciec rzeźbił, niesamowicie rysował, malował, miał zdolności plastyczne. Był niezwykle towarzyskim człowiekiem, bardzo ciepłym, kochał zwierzęta. Przywoził zawsze z rajdów motocyklowych wszystkie zwierzaki, które po drodze gdzieś zobaczył, bo kiedyś to topiono te zwierzęta, prawda, jak się koty kociły, czy tam psy szczeniły, to te szczeniaki topiono. Ojciec zawsze przywoził. Myśmy przez jakiś czas miały bardzo wielką radochę jako dzieci, bo wtedy się karmiło te kocięta czy szczenięta. Później mama miała problem, żeby znaleźć im dom, ale zawsze przywoził z takich rajdów zwierzęta, więc na pewno był bardzo dobrym człowiekiem. Ja, proszę Państwa, jeszcze tyle powiem, że co roku piszę wiersz. W rocznicę śmierci ojca piszę wiersz i chciałabym Państwu jeden z tych wierszy przeczytać. Może trochę patetyczny, ale jeden z tych ostatnich. Bo wzięłam ze sobą dwa, ale przeczytam tylko jeden. Nad grobem ojca w 50. rocznicę. Widzisz, ojcze, świat oszalał. Ojczyzna w potrzebie występuje z brzegów, jak rzeka spieniona. Granice rozmywa. Jej woda mniej słodka. Ona nawet ze mnie wywija się ślisko, jak zatruty strunowiec w dno muliste wpełza. Przytrzymuję ją w sobie skurczem serdecznym. A ty już 50 lat na zielonych pastwiskach, do których zawiodły cię przedwcześnie manowce historii. Nawlekasz perły niebieskie, czekasz. Ojczyzna w potrzebie wielkiej, a ciebie tutaj nie ma. Dziękuję bardzo. Może pani Urszula Gierszon jeszcze da się zaprosić i ten drugi wiersz nam przeczyta? No może stąd. On jest straszny.
wyjdę troszeczkę nieładnie. Ten wiersz jest z 96 roku, więc jest w 32 rocznicę śmierci. I cóż ci dała ta wielka matka, którą darzyłeś miłością absolutną, w żelaznym uścisku kołysała do snu, napoiła krwią, strachem, bólem nakarmiła, wypieściła obcęgami paznokcie, zakwitła żółtym kwiatem goryczy w sercu. Piętnem naznaczyła oczy, myśli, ciało, raną moja pamięć po tobie. Ja akurat jestem szczęśliwym posiadaczem tomików kilku wierszy i chętnie państwu rozdam. Moi drodzy, a teraz zapraszam panią Ewę Szalecką i jej gości tutaj, żeby też nam również poopowiadali. Moment jeszcze. Daj mnie. Daj mnie. Józek. Oddaję głos mojemu wiceszefowi Światowego Związku Armii Krajowej koło Świdniku. Szczęść Boże, Szanowni Państwo. Moim wystąpieniem będzie tylko pozdrowienie. Na razie. O. Bóg, honor i ojczyzna. Ponieważ jesteśmy żołnierzami wyklętymi. Do mikrofonu. Żołnierzami wyklętymi. No, to niestety dzięki Bogu. Dziękuję, że się przyżyło te lata. Do organizacji pochodzę z rodziny wielodzietnej. Moich braci było 6. 4 braci było na wojnie. O. Wszyscy wrócili. Jeden dostał się do niewoli, drugi dostał się do... Został ranny pod Warszawą. Trzeci żołnierz dostał się do niewoli, a młodszy, starszy ode mnie uciekł z niewoli po prostu, bo był uchrążony przez Sowietów, ale udało się uciec, bo został pochowany w dołach katyńskich. Zaprzysiężony jestem, byłem w 1943 roku. Nadali mi pseudonim Giewont. O. Przeszkolenie wojskowe przychodziliśmy, ponieważ nasz był pluton, a dzieliła nas nieduża odległość od powiatu zamońskiego. Dlatego tam powstały bataliony chłopskie i ja zostałem zaprzysiężony do batalionów chłopskich w pseudonim Giewont. Często, ponieważ na Zamojszczyźnie byli nasiedleńcy niemieccy, bo tam ponieważ dobre były ziemie, i robili wypady rabunkowe po prostu, no bo im się robić nie chciało i tak dalej. Na te wsie, gdzie jeszcze było coś można ukraść. Dlatego często żeśmy robili na nich zasadzki, to ukróciło im tę samowolę. O. Znaczy się, broń mieliśmy różne.
różne broń mieliśmy. Nie mieliśmy broni maszynowej, bo tak jak były zrzuty, steny i tak dalej. Była niemiecka broń, jeszcze polska broń, austriacka broń. Ja oczywiście miałem karabin rosyjski typu Mosin. O, dlatego i amunicję miałem, i granat miałem, także to było moje podstawowe uzbrojenie. O. Ale po wkroczeniu wojsk sowieckich niestety musieliśmy się ujawnić. Dlatego nasz dowódca plutonu w stopniu plutonowy poszedł na wojnę, a my ujawniliśmy się. Ja jako z batalionów chłopskich ujawniałem się raz w Żółkiewce. W Żółkiewce były bataliony chłopskie. Za to rok był 45. A jako później żeśmy się złączyli, powstało AK, ujawniałem się w Krasnystawie. Także mieliśmy częściowo spokój, ponieważ były niekiedy takie trudne sprawy, że trzeba było śledzić. Pomimo ujawnienia, każdy miał zadanie z nas śledzić donosicieli. Bo to była bardzo ważna sprawa. Bo ponieważ z naszej placówki nie zdaliśmy ani jednej broni. Nie zdaliśmy. Dlatego pomimo to, że ujawnienia, ale organizacja istniała nadal jeszcze. Istniała nadal. Także były wypadki, że donosiciel starał się donieść. No niestety spotkał go smutny los. No, za zdradę kara śmierci. Tak brzmi w naszej przysiędze. I mnie przysięga, którą składałem w 1943 roku, obowiązuje nadal. Obowiązuje nadal. To są bardzo ważne sprawy i tak dalej. Ponieważ ja kilka razy robiliśmy te, prawda, zasadzki na tych czarnych, bo to nasiedleńcy z tego. Tośmy postraszyli, częściowo zostali tam zabici, z tym, że trochę się zdobyło broni. I tak to przeszło, przeszła nasza okupacja. Ponieważ trzeba było też robić i śledzić przy wkroczeniu Sowietów. Bo NKWD-ista chodził i chciał języka. No niestety, bo u nas, w naszej miejscowości, był komendatura wojenna. Dlatego musiało było pilnować się nawzajem, bo byli donosiciele, ale mieliśmy odpowiedniego człowieka, który był woźny. I wszystko nam donosił. Tak, że stał się tym donosicielem naczelnik poczty. Zrobił go, ponieważ on należał do KPP i złożył bonus na aresztowanie. Czyli inteligencję aresztować, nauczycieli, teraz agronoma, a teraz tych wszystkich takich ludzi z inteligencji. No i nie było.
takim stylem żył, wracając od komendanta wojennego, oczywiście został wykonany na nim wyrok śmierci. Tak się skończyła jego kariera. Tak samo też i skończyła się, bo pomimo, że ujawnienia, ale organizacja istniała, że już nie było ćwiczenia z bronią, bo broń już oczywiście została mocno zachowana. Znalazł się taki koncydent też, bogaty gospodarz. No. I też to samo, ten sam Golias spotkał. Natomiast ja, jako rocznik 24, byłem powołany, był powołany do wojska, ale ponieważ w naszej gminie zostały dokumenty zniszczone i ja miałem dokumenty z 25 roku. O, bo 24 rocznik był powołany do wojska. Także trzeba było się jednak jeszcze ukrywać pomimo to, bo NKWD-ści trupili i mieli swoich donosicieli, ale tych donosicieli to spotkał przykry los. Takie są sprawy. I tak ja nie mogłem pójść do szkoły. Nie mogłem, bo ci, co poszli do szkoły, to wszystkie dokumenty, papiery mieli, bo po ujawnieniu. To wtedy mocno prześladowali i niekiedy takiego, jak poszedł do szkoły, do piwnicy i mów, i trzepanie. O, no. To była bardzo historia smutna. Albo podpisał współpracę, albo musiał uciekać. Dużo chłopców uciekało, dlatego nie chcieli się uczyć. I tak to się skończyło. No. Ponieważ mój brat, który był służył w kawalerii, był na trzeci dzień spotkał się, miał styczność z Niemcami. Zajechał trzy konie, 17 roku brat pochodził. Zajechał trzy konie, pod Warszawę się został ranny. Na polu leżał dobę, już od upływu krwi stracił przytomność. I był leczony. Dwa miesiące wrócił do domu. Ale ponieważ był, że był kapraliem w wojsku i tak dalej, to już do niego UB miało styczność. I na skutek, ponieważ zachowywał się, bo był ostrzegany, zachowywał się spokojnie i tak dalej, to jeden z milicjantów w dłuższym czasie wezwał go, chodź, mówi, to ci pokażę. Miałeś podpisany wyrok śmierci. Każdy, który z nas chciałby cię zastrzelić, mógłby cię zastrzelić. I tak to się skończyło. No. Później, a ja jako tego, bo jest młodszy, już do szkoły nie poszedłem, bo tego i tak się skończyło. Dzisiaj, dzięki Bogu temu, ale były czasy, że trzeba było dwie zimy, to się nie spało w domu. Nie spało się w domu. Zimowo poro, ja bym dzisiaj wiedział, jak takie dzisiaj, tacy młodzi, on by umarł, a to mróz, pamiętam, jak Warszawa, uderzyli na Warszawę, toż nie spali w sianie, w takim magazynku, to ziemia się trzęsła, to wyżyła. Ale przeżyłem się. Ale przy sobie
mieliśmy broń, bo dostać się tam, no to modlęka. Trzeba strzelać, trzeba się bronić, tak. A broń trzeba było umiejętnie przychowywać, bo w wielu wypadkach broń, amunicja była niesprawna. Dlaczego? Bo mieliśmy doświadczenie. Nie wolno było przynosić broni, amunicji z nadworu do domu. Bo w domu amunicja się znoiła, skłonka była miękka i nie wypał. Były takie przypadki. Dlatego, jeżeli mieliśmy amunicję na dworze, to niech będzie na dworze. Czyli ona nie zwilgotniała i zawsze. A to się robiło próby, czy jest sprawna, czy jest niesprawna. Tak. Dlatego nasza broń została pochowana w ziemi, nie oddana. Tak. Dlatego dziękuję bardzo, dziękuję. Może takim przerywnikiem opowiem o naszym, tak troszeczkę, o naszym kole. Ja wstąpiłam 15 lat temu do tego koła. Służę pomocą moim kolegom. Mogę powiedzieć, że tworzymy rodzinę. Dlatego, że nie tylko ja jestem w tym kole, ale i moja córka Stella Gronek Wojtyka, również maluszki, dwa, które zawsze są, jak to się mówi, na posterunku, bo babi uczy przede wszystkim patriotyzmu. Ostatnio nawet pan poseł Soboń mojego malucha 6-letniego, no można powiedzieć, mały dostał od niego pamiątkę za to, że jest tym patriotą, zawsze jest tam, gdzie potrzeba, śpiewa patriotyczne piosenki, maluje winowcom różne rzeczy, bierze udział w konkursach przede wszystkim. Także my tworzymy taką rodzinę. Mam maluszka, który ma 1,5 roczku, również z wózkiem jesteśmy zawsze na posterunku. To przekazuję moim uczniom również w szkole różne konkursy plastyczne przede wszystkim robię, właśnie w kierunku patriotycznym i z Panem Bogiem. I taka jest moja rola, służyć i jeszcze raz służyć. Chciałabym poprosić teraz o głos mojego szefa, Jana Dudę, porucznika. Ja jestem z Kieleckiego, z Ostrowca Świętokrzyskiego. Do organizacji zawsze chodziłem z starszymi kolegami ode mnie i do organizacji mnie oni wciągnęli i ja tam z nimi byłem. Podczas okupacji był zjazd wszystkich tych, którzy mieli iść na Warszawę i odbić Warszawę, ale niestety to się nie udało, bo w międzyczasie Rosja oddzieliła od Warszawy nasze tereny i musieli żeśmy zostać na miejscu. Ponadto byłem w oddziale Potoka, zastępcy Szarego i z tym oddziałem żeśmy brali udział w różnych bitwach. No, tam koledzy ginęli. Mnie się udało jednak mimo wszystko przeżyć, bo to jednak trzeba szczęście, żeby kule minęły człowieka, a nie tego. Także jak po wyzwoleniu założyliśmy koło w Świnniku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Ja na początku pełniłem obowiązki skarbnika,
a potem po śmierci kolegę tego, no, tak, to ja objąłem przewodniczący, jako przewodniczący i do dzisiaj tą funkcję pełnię. Dziękuję. Ja patriotyzm, jak to się mówi, z mlekiem matki wyssałam, bo również ojciec był partyzantem Armii Krajowej. Potem był więźniem w Stutthofie, Münchau i Hanowerze. Po wojnie wrócił, miał do czynienia z wójciem, to jest poseł Lewczuk. Młot. Następnie Młot, jak wrócił z Francji, zajął się nami po śmierci mojego ojca. Byłyśmy z moją 18-letnią wówczas córką w ruchu odbudowy Polski Jana Olszewskiego. Stella miała bardzo duży wpływ, właśnie wujcio miał na Stellę. Stella była w Radzie Naczelnej Ruchu Odbudowy Polski. Ja byłam w Solidarności. No i jestem obecnie pełnomocnikiem Regionalnej Solidarności również. Dziękuję. Może jeszcze pana Marka Wojciechowskiego poprosimy, a później chyba co? Przerwa. Pan Marian jeszcze miał. A jeszcze pan Marian, tak. Szanowni Państwo, nie chcę przedłużać. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Jestem bardzo wdzięczny za zaproszenie. Jestem dumny, że siedzę obok naszych bohaterów, obok osób, które walczyły za naszą ojczyznę. Cieszę się bardzo, że są tutaj z nami, że możemy na żywo posłuchać tego, co oprawcy sowieccy, a potem komuniści, przecież też nasi rodacy, którzy przeszli na stronę, nie bójmy się tego powiedzieć, wroga robili z naszymi bohaterami. Ja cieszę się, że takie inicjatywy jak dzisiejsza powstają. Ja cieszę się, że włączane są całe pokolenia, że włączana jest młodzież, bo jak Państwo wiecie, takie będą Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowanie. I naprawdę słowo wychowanie jest bardzo ważnym słowem w dzisiejszych czasach, bo musimy wychowywać nasze dzieci, naszą młodzież, bo tak jak zachowywali się nasi bohaterowie, jak zachowała się Inka, co ona powiedziała przed śmiercią? Powiedzcie babci, że zachowałem się jak trzeba. Co to oznacza? Że była chowana właśnie w duchu patriotyzmu, że z pokolenia na pokolenie były przekazywane nasze wartości i to, że ojczyzna jest najważniejszą rzeczą dla każdego Polaka, powinna być najważniejszą rzeczą. Ja cieszę się, że w końcu polskie państwo zaczyna właśnie zachowywać się jak trzeba wobec naszych narodowych bohaterów, że w końcu mamy 1 marca, dzień Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, że jest godnie obchodzony, przepraszam, bo poprzednia władza niekoniecznie obchodziła godnie ten, przepraszam. Ja cieszę się również z tego, że w poprzednim roku, w sierpniu, odbył się pogrzeb Inki Zakończyka w tak uroczystej oprawie. I nie wiem, czy Państwo pamiętacie, co powiedział prezydent Andrzej Duda na tym pogrzebie. Wypowiedział bardzo piękne, znamienne słowa, że poprzez ten pogrzeb to państwo polskie przywraca swoją godność. To nie oni, to nie Inka, to nie Zagończyk, to nie nasi narodowi bohaterzy odzyskują godność, bo oni tej godności nigdy nie utracili, tak powiedział pan prezydent. Tylko to właśnie polskie państwo przez ostatnie lata zaczyna tą godność odzyskiwać poprzez to, że w sposób właściwy czci tych naszych narodowych bohaterów. I za to dziękuję, że dzisiaj państwo dajecie taką lekcję historii, lekcję wychowania, że potrafiliście oderwać dzieci od tabletów, od komputerów, bo teraz wszyscy siedzą tylko w komputerze. Teraz nie wiedzą, co to znaczy w dużej mierze patriotyzm i co to znaczy oddawać swoje życie, bo nie muszą na szczęście na dzień dzisiejszy tego robić, ale czasy mogą być różne i musimy uczyć naszą młodzież, jak właśnie się zachowywać, jak zachowywać się godnie. Dziękuję za spotkanie i życzę kolejnych wrażeń. Dziękuję bardzo.